My God, you ate the princess! Can you hear me? Donkey! Listen, keep breathing! No! I'll get you out of there! Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy 10 szokujących odkryć w filmach animowanych. Sir, that's not her door. I know. It's yours. Przyjrzymy się największym zwrotom akcji i odkryciom z filmów animowanych. Wykluczamy tytuły z elementami live action. Filmy takie jak Kto wrobił Królika Rogera nie wchodzą w grę. Uważajcie na spoilery. Który z tych twistów zostawił was ze szczęką na podłodze? Napiszcie w komentarzach. Numer 10. Tożsamość kolesia w Meloniku. Rodzinka Robinsonów. Rodzinka Robinsonów to jedna z najambitniejszych i najbardziej niedocenianych animacji Disneya. Zaczyna się jako opowieść o Leonie, wynalazcy sierocie. Jednak wkrótce film staje się rollercoasterem pełnym plot twistów. Na przykład Albert okazuje się być przyszłym synem bohatera. Lucille is married to Bud and your dad Cornelius is their son. What does Cornelius look like? Tom Selleck. Okay. Ale najmocniejszym odkryciem jest tożsamość kolesia w Meloniku. To Goop, dawny kolega Leona, surowo potraktowany przez okoliczności. Jako dorosły ukradł wehikuł czasu Leona. Szukał zemsty na dawnym koledze, obwiniając go za swoje życie. To jednak Melonik stoi za całą mroczną ideą i jest prawdziwym czarnym charakterem. Then, just as I was on the brink of destroying Robinson Industries, I met her. Numer 9. Ross jest numerem 1. Potwory i spółka. Hello, Wazowski. Fun-filled evening planned for tonight. Well, as a matter of fact. And I'm sure you filed your paperwork correctly. Zdrada Mike'a i Sully'a przez ich szefa, pana Moczyknura, to jeden z najcięższych momentów w filmie Potwory i spółka. Wydawał się okej, więc jego zaangażowanie w plan Randalla było dość szokujące. Ale to nie największy twist. Zepsucia Moczyknura dałoby się domyślić, ale raczej nikt nie przewidział, że Ross jest szefową czyścicieli. Czyściciele są wspominani w trakcie filmu, ale status Ross jako numer 1 jest ukryty aż do ostatniego aktu. Jej interakcje z Mike'iem bawią przez cały film, ale okazuje się, że Ross naprawdę zawsze obserwowała. None of this ever happened, gentlemen. And I don't wanna see any paperwork on this. Numer 8. Dobry brat. Naprzód. I messed this whole thing up. Now he's gonna be legs forever. Well, not forever. The spell only lasts one day. At sunset tomorrow, he'll disappear. And we'll never be able to bring him back again. Filmowe twisty często zmierzają w stronę mroku i dramatu, ale czasem tworzą wzruszające momenty. W Naprzód poznajemy dwóch braci, Janka i Bogdana. Dostają możliwość wskrzeszenia swojego ojca na jeden dzień. Jednak poszukiwania klejnotu, który dopełni zaklęcie, nie idą zgodnie z planem. Załamany Janko obwinia starszego brata. And now you've screwed up my chance to have the one thing I never had. W końcu jednak zdaje sobie sprawę, że Bogdan był przy nim cały czas i był dla niego jak ojciec. Janko prosi, by to starszy brat spędził ostatnią chwilę z ich tatą. You go and say goodbye. What? I had someone who looked out for me. Someone who pushed me to be more than I ever thought I could be. I never had a dad. But I always had you. Numer 7. Osły. Pinokio. Wczesne filmy Disneya lubiły mrok, a Pinokio nie jest wyjątkiem. Na Wyspie Przyjemności gadający świerszcz trafia na coś przerażającego. Okazuje się, że dzieci są wabione między innymi cygarami, a przez złe zachowanie zmieniają się w osły. Aha,
out of yourself. I am through. Następnie trafiają do skrzyń z napisem kopalnie soli lub cyrk. To ma być przestroga, a Pinokio ostatecznie unika ponurego losu. Jednak widzimy metamorfozę jego kolegi, Knota. I nigdy nie dowiadujemy się, co stało się z Aleksandrem i innymi dziećmi, które płakały za swoimi matkami. And what might your name be? Alexander. So you can talk. Yes, sir. I wanna go home to my mama. Numer 6. Prawdziwa forma Normana Szczura. Amerykańska opowieść. Won't it be nice to get to America where we don't have to worry about cats anymore? There are no cats in America. W animacji Dona Blufa z 1986 roku myszy są bohaterami, a koty antagonistami. Fajwel i jego rodzina rosyjsko-żydowskich myszy podróżują do Ameryki. Wierzą, że znajdą schronienie przed kotami. Oczywiście tak się nie dzieje. Koty czają się nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Norman Szczur to zbir, który nakłania myszy do płacenia mu za niby ochronę. Ale Fajwel nieświadomie odkrywa, że Norman nie jest szczurem. To kot, który ukrył swoją prawdziwą postać. Dziwaczny twist, ale zapada w pamięć. Chociaż ten sztuczny nos jest mało wiarygodny. Gentlemen, cat's out of the bag. Get me that mouse! Numer 5. Historia odejścia mamy kody. Mój brat niedźwiedź. The truth is, I got separated from my mom. And now, with this hunter around... Kid, I got my own problems. Come on, please. Filmy dla dzieci często zawierają śmierć rodzica, by dodać ciężaru. Mój brat niedźwiedź to podkręcił. Młody chłopak Kenai zostaje zmieniony w niedźwiedzia. Uczy się dbać o innych, zaprzyjaźniając się z niedźwiadkiem Kodą. Wiemy, że matka młodego niedźwiedzia zniknęła. Jednak pełną historię poznajemy dopiero, gdy przyjaźń Kenaja i Kody jest ugruntowana. Kiedy Koda opisuje, co stało się z jego mamą, zdajemy sobie sprawę, że jego nowy przyjaciel odpowiada za jej odejście. The monster has her backed up against this giant glacier. The monster attacks. The mom's too quick for him. To najgorszy scenariusz, zwłaszcza że Kenai zdobył zaufanie niedźwiadka i musi mu wyznać brutalną prawdę. I have a story to tell you. Really? What's it about? Well, it's kind of about a man and kind of about a bear, but mostly it's about a monster. Numer 4. Wallace jest bestią. Wallace i Gromit, klątwa królika. What's to become of the vegetable show? We live for that competition. We're simple folk. It's all we have. Hey. Who will save us? A were-rabbit? Oh, come now. Pierwszy pełny metraż Wallace'a i Gromita oddaje horror w przyjazny dla dzieci sposób. Królicza bestia pustoszy ogrody mieszkańców miasteczka przed konkursem warzywnym. Duet wyrusza schwytać szkodnika, ale pojawia się mały problem. Ślady stóp prowadzą Gromita do Wallace'a, a pies odkrywa niepokojącą prawdę. Króliczą bestią jest Wallace, całkowicie nieświadomy swoich nocnych wybryków. Sekret wychodzi na jaw, gdy wynalazca konfrontuje się z Wiktorem i przybiera swoją króliczą formę. Moment, w którym jesteśmy świadkami przemiany, jest równie zabawny, co szokujący. Numer 3. Motywacje śmierdzącego Pita. Toy Story 2. Sold to the Kanishi Toy Museum in Tokyo. That's in Japan. Japan? No. I can't go to Japan. What do you mean? Tuliś rozwalił nas swoim okrucieństwem, ale to śmierdzący Pit był pierwszym złoczyńcą niespodzianką Toy Story. W drugiej części chudy spotyka poszukiwacza, Jessie i Mustanga. Razem tworzą kolekcjonerski zestaw Gang Chudego. Chudego cieszy spotkanie z rodziną, o której istnieniu nie wiedział, a Pete przyjmuje rolę mentora. It's your choice, Woody. You can go back, or you can stay with us and last forever. You'll be adored by children for generations.
Jednak jego prawdziwym planem jest zmanipulowanie szeryfa, by dołączył do niego i reszty w Muzeum Zabawek. Kiedy Buzz i spółka wpadają po chudego, poszukiwacz Pete robi się paskudny. Wychodzi z niego złoczyńca z tragiczną historią i determinacją, by wygrać. Your choice, Woody. You can go to Japan together or in pieces. If he fixed you once, he can fix you again. Now get in the box. Never. Numer 2. Klątwa Fiony. Shrek. Man, isn't this romantic? Just look at that sunset. Sunset? Oh no. I mean, it's late. It's very late. Shrek to love story pięknej księżniczki i śmierdzącego ogra. Jak się okazuje, dwójka aż tak się od siebie nie różni. Po zachodzie słońca Fiona staje się wielką, zieloną wersją siebie, ale widzowie nie są wtajemniczeni. Dowiadujemy się o tym dopiero, gdy osioł przypadkowo spotyka ją po jej nocnej przemianie. Trudno sobie przypomnieć czasy, kiedy nie wiedzieliśmy o klątwie Fiony, ale nigdy nie zapomnimy, jak nas to zaskoczyło. Scena, w której tłumaczy się osłowi, to szczególny moment, a fakt, że jej zielone ja utrzymuje się po pocałunku prawdziwej miłości, jest wisienką na torcie. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Zły Hans. Kraina Lodu. Wait, slow down. No one's brothers are staying here. No one is getting married. Wait, what? Ze wszystkich ujawnień złoczyńców Disneya, książę Hans uderza najmocniej. To podejrzane, że oświadcza się Annie po jednym spotkaniu, ale tradycja czarującego księcia jest zakorzeniona tak głęboko, że ufamy mu z automatu. Wydaje się, że to miłość od pierwszego wejrzenia. And maybe it's the party talking or the chocolate fondue. But with you. Kto by podejrzewał, że tak naprawdę chce przejąć królestwo? Król Karmel w Ralfie Demolce zaszokował wielu z nas, ale to Hans z Krainy Lodu osiąga szczyt. Jego ujawnienie przychodzi w najbardziej dramatycznym momencie i funduje dreszcze. Oh, Anna. If only there was someone out there who loved you. Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.